Panie Romanie, mamy dla pana złą wiadomość. Roman Giertych. Od Ligi Polskich Rodzin do lajków polskich trolli. Niegdyś szanowany konserwatywny polityk, następnie liberalny adwokat, a dziś troll internetowy, próbujący gasić pożar benzyną tylko po to, by samemu zostać spalonym. W świecie, gdzie hasztagi kształtują rzeczywistość, a anonimowi użytkownicy dyktują trendy, granica między prawdą a propagandą staje się coraz bardziej rozmyta. Witajcie w Ministerstwie Prawdy. Ale cofnijmy się najpierw o 2 dni. Roman, coś ty znowu narobił? Miałeś bronić Gajewskiej i Myrchy, a nie robić z siebie debila w internecie. Ale szefie, to genialny plan. Hashtag. Atakowana rodzina na pewno odwróci uwagę od afery mieszkaniowej. Ty naprawdę jesteś jak ten czwarty ekspres do kawy, który kupił Myrcha. Drogi, głośny i kompletnie bezużyteczny. Zdajesz sobie sprawę, że pomyliłeś Arka z Arturem? Drobnostka, szefie. Myrcha to Myrcha. Ważne, że bronimy naszych. Znaczy dobrych. Dobrych ludzi. Aż przykro patrzeć, jak z mojego ulubionego wojownika w internecie stałeś się tym. Tym, kim się stałeś. Ale nie martw się. Wyjaśnię ci raz jeszcze, jak się to robi. To nie jest śmieszne, szefie. Media prawicowe szaleją. Nawet silni razem. Zaczynają zadawać niewygodne pytania. Musimy coś z tym zrobić. Ach, Roman, czy już zapomniałeś naszą pierwszą zasadę? Nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać odpowiednią narracją. Ale tym razem to może nie wystarczyć. Mają dowody, że Gajewska i Myrcha pobierali prawie 8 tysięcy złotych miesięcznie na wynajem mieszkania w Warszawie, mimo że mają dom pod miastem. A czy ktoś sprawdził, czy w tym domu nie ma przypadkiem kolonii zagrożonych wyginięciem nietoperzy? Albo stanowiska archeologicznego z epoki brązu? Co? Nie, chyba nie. No właśnie. A może to jest powód, dla którego nasi oddani sprawie posłowie nie mogą tam mieszkać? Poświęcają swój komfort dla dobra nauki i ochrony środowiska. Pomyśl, Roman, to nie jest afera mieszkaniowa, to jest inicjatywa parlamentarnego mecenatu nad nauką i ekologią. Brzmi pięknie, prawda? No tak, ale co z tymi wszystkimi dodatkowymi wydatkami? Robot sprzątający za 2000, zegarek Apple Watch, 4 ekspresy do kawy. Genialne. Robot sprzątający to inwestycja w nowoczesne technologie dla efektywniejszej pracy poselskiej. Apple Watch to narzędzie do monitorowania zdrowia przepracowanych posłów. A ekspresy? Stymulatory kognitywne dla zwiększenia wydajności pracy umysłowej. Szefie, ty naprawdę jesteś mistrzem narracji. To dopiero początek. Zaraz po tym musimy przekierować tę rozmydloną aferę na coś pozytywnego. Oto, co zrobimy. Po pierwsze, wypuścimy serię emocjonalnych postów na X o trudach życia poselskiego. Arkadiusz Myrcha opowie, jak musiał zostać podatnikiem w Warszawie, żeby zapewnić dzieciom miejsce w przedszkolu. To przecież dowód jego oddania sprawie. No też staliśmy się za każdym razem być razem jako rodzina, więc sama jedna trasa Warszawa-Toruń to jest ponad 500 kilometrów. Ja żyję, jestem skromnym człowiekiem. Ja pamiętam, jak się przeżywało na studiach, jak się przeżywało po chwilę po studiach, jak się się pracowało podczas aplikacji radcowskiej w kancelarii i naprawdę człowiek potrafi sobie zorganizować życie w często bardzo trudnych warunkach, czego oczywiście nikomu się nie życzy. Wszyscy byśmy chcieli, żeby oczywiście każdy w Polsce zarabiał dużo, godziwie, tak żeby się nie musiał przejmować ani terminami płatności rachunków, terminami płatności rat, czy kosztem utrzymania dzieci. Kochani, każdy z was ma jakiś powód. Zajrzyjcie sobie w serce i poproszę, jaki ty masz powód. Moim powodem są dzieci. Nasze dzieci. Żeby żyły w Polsce normalnej. Jestem gotów. Zaatakuję ich moją retoryką i ciętym dowcipem. Ponownie zmotywuję silnych razem. I...
Panie ministrze, prawdy mamy problem. Profesor Pingwin, on... O, Roman, Roman. Myślałeś, że możesz grać w szachy, kiedy ledwo opanowałeś warcaby? Czas pokazać, kto w tym cyrku jest prawdziwym klaunem. Warto przypomnieć ludziom, ile warte są twoje wpisy. Za tą rzekomo spontaniczną akcją stał Roman Giertych i twórca Soku z Buraka Mariusz Kozak-Zagozda. W czwartek 3 sierpnia o godzinie 10 na ulicy Rakowieckiej w Warszawie prokuratura wzywa Donalda Tuska. Może zainicjuje pan spacer? To wypromowałoby Sok. Tak. Na prośbę Romana Giertycha Sok z Buraka bronił m.in. oskarżonego o korupcję byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Profil Kozaka Zagozdy zajmuje się głównie produkowaniem hejtu na politycznych rywali. Z rozmów publikowanych przez portal TVP Info wynika, że twórca Soku z Buraka działa w koordynacji z szeregiem pozornie niepowiązanych ze sobą stron i serwisów. Już się dzieje na Soku, zaraz będzie wspólne wydarzenie na Facebooku razem ze stronami KODU, Racjonalna Polska, Nie Lubię PiSu, Obywatele RP, Prawica RP. Szefie, mam plan ostateczny. Niech zgadnę, znowu będziesz udawał zawał? Ależ skąd, panie ministrze? Potrzebuję tylko, żebyś zwołał konferencję prasową. Niech ci będzie. Ale jeśli to znowu zawał, to bądź pewny, że następnym razem już nie będziesz musiał go udawać. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby... Och, moje serce. Atakują niewinną rodzinę. Panie Giertych, czy to ten sam zawał, co w 2021? Czy może jakiś nowy model? Nie wierzę. Panie Romanie, mamy dla pana złą wiadomość. O Boże, tak? Co? Hashtag Giertych debil to nie jest trend, to diagnoza. W świecie, gdzie prawda jest elastyczna jak sumienie polityka, a kłamstwo stało się walutą, Ministerstwo Prawdy zawsze znajdzie sposób, by przekuć porażkę rządu w porażkę personalną. Bo czasem jedyną prawdą, jaka pozostaje, jest ta, której za wszelką cenę próbujemy uniknąć. Bo czym właściwie jest prawda, kiedy w pogoni za władzą stajemy się karykaturą samych siebie? Śpi spokojnie, Polsko, bo Ministerstwo Prawdy czuwa, byś już nigdy nie musiał się martwić, co prawdą, a co fikcją.